Plecy, w nogi, Terlecki, dribbling, zagranie, Terlecki, przytomne wybicie obrony cypryjskiej, okazja do szybkiego kontratarcia, ale tam jest Żmuda, Dejna, z prawej strony Sybis, dobry dribbler, piękna centra do góry, wybicie bramkarza. No, bramkarz już w bramce, główka, Bońka, gol! Nie, karny, ręką obrońca próbował jeszcze ratować sytuację. Trudno powiedzieć, czy uratował, zaraz zobaczymy w powtórce. Strzał Bońka głową. Tak jest, ręką próbował bronić sytuację. Już beznadziejną obrońca Papaloukos. Rzut karny dla zespołu polskiego. Kazimierz Dejna. No. 24 minuta gry. Kapitan naszej drużyny narodowej dochodzi do piłki. Mocny strzał, gol! Kazimierz Dejna w 80. występie w drużynie narodowej uzyskuje prowadzenie dla zespołu Polski w meczu z Cyprem i zdobywa 36. gola. Jacek Gmoch, doktor Garlicki i 23. bądźmy dokładni minuta. Wyrósł od razu. Las biało-czerwonych sztandarów, radość na trybunach. No, kibice liczą, że od tej bramki się zacznie. Maculewicz. Jeszcze raz Maculewicz. Dejna. Cypryjczycy nadal nie chwapią się, aby kilkoma zawodnikami przejść w okolice naszego pola karnego. Terlecki, Szarmach do tyłu, ma tam trzech zawodników, jest Dejna. Dejna, bronią się Cypryjczycy, wejście Dejny, Szarmach, strzał, gol! Piękna akcja zespołu polskiego. O właśnie, to jest ta sytuacja. Szarmach z lewej strony, to jest Dejna, zagranie piłki, wejście, wspaniałe Szarmacha. Ściągnięcie tej piłki z powietrza w okolice górnego rogu. No i trener Kulesza po prawej stronie, drugi trener naszej reprezentacji. 2-0 dla Polski. W jednej minucie, proszę Państwa, męcząc się przez... Boniek. Róg. Upartość, ambicja zawodników Cypru godne pochwały. 6 minut do zakończenia pierwszej połowy. 2-0, no ale bramki wiszą w powietrzu. Janusz Sybis. Półgórnie, Terlecki i gol. Kazimierz Dejna, druga bramka. Oto Janusz Sybis, którego chwaliłem za miękkie, przytomne dośrodkowania. Piękny przerzut tam na lewą stronę i tutaj dołożenie właściwie nogi przez kapitana zespołu polskiego. Trzecia bramka, o właśnie, bardzo to ładnie redaktor Budny nam pokazał. Dziękujemy bardzo, Władysław Żmuda. Jako... Mazur z lewej strony, Szarmach, Boniek, Żmuda, Dejna. Mimo ciężkiego terenu ładnie ta piłka wędruje od zawodnika do zawodnika, no ale chcielibyśmy oglądać bramki. Szarmach, Dejna, Cypryjczycy nie atakują, cofają się. Próbujemy ich wywabić. Ich piękny strzał, wspaniały strzał Maculewicza z 40 metrów. Teraz Boniek, gol! Zbigniew Boniek, cudowny strzał, wspaniały strzał, najpiękniejszy w tym meczu. Proszę zwrócić uwagę, ułożenie ciała kapitalne. Oto właśnie Zbigniew Boniek lewą nogą w górny róg i zaskoczony kompletnie bramkarz Pandziaris przepuszcza piłkę do siatki.
Warto jeszcze raz zobaczyć tę sytuację. Rzeczywiście to było z Parma. Długie podanie na lewą stronę do Terleckiego. Idzie teraz sam, nie ma nikogo, ani z lewej, ani z prawej strony. Nadar Terlecki czeka na kogoś, nie ma nikogo. Zwód, przekazanie piłki, gol! Pięknie to zrobił Stanisław Terlecki. Przekazywał tę piłkę, tak się wydawało i mnie, i bramkarzowi Pandziarisowi. Ale kiedy ten zrobił krok do przodu, licząc, że pójdzie do środkowania tam, do nadbiegających napastników, Terlecki, proszę popatrzeć, o właśnie, wrzucił tę piłkę. No, powiedzmy sobie szczerze, trochę przy pomocy bramkarza, który interweniował, ale interwencja była nieszczęśliwa. Piłka odbita od ręki już zapędzonego w innym kierunku Pandziarisa, trafiła po raz piąty do bramki Cypru. 5-0, Stanisław Terlecki na 15 minut.